Siemano wszystkim, tutaj Polski Gamer 17. Witajcie w ostatniej sesji Zagrajmy w Ratchet Gladiator, sorry. Jestem przyzwyczajony do mówienia Ratchet Clank Gladiator, ale to jest tylko Ratchet Gladiator. Więc okazuje się, że to moje epickie grindowanie trwało tylko jeden challenge i potem odblokowałem już Ghost Station. Więc kontynuujemy dalej gierkę, robiąc ostatnią planetę Dread Zone pod nazwą Ghost Station, Gauntlet of Doom. Więc zbliżamy się bardzo blisko końca gry. I teraz będzie pokazówka, która powie, że... która szczerze poda nam powód, czemu Ratchet idzie do Ghost Station, nawet że został... technicznie powinien być eksterminatorem już. To jest ponieważ oni wrobili Ratcheta, mówiąc, że przed walką z Ace'em Hardlightem Ratchet używał sterydy dopingowe, dopingi i takie tam, co spowodowało, że on złamał zasady i kara za złamanie zasad to pójście do Ghost Station. I tutaj w ogóle mówią, że Ace Hardlight nie żyje, ale tak naprawdę on żyje. Jak ja już mówiłem wcześniej, on został tylko wywalony z Dread Zone. Jest nikim już. I encourage you all to express your grief and sympathy by purchasing this limited edition Ace Hardlight Memorial Action Figure on sale now for only 299 volts. A Vox News investigation later revealed that Ratchet... I tutaj w ogóle to zdecie Ace Hardlight. In accordance with Dread Zone Regulation C6-5/9, paragraph 2, Ratchet has been sentenced to meet his fate on the Gauntlet of Doom! This special event will be broadcast live tomorrow night only on Dread Zone! Więc ta! Oto Ghost Station. Szczerze, ponieważ ja nie znałem dobrze tego angielskiego, jak grałem w tą grę za pierwszym razem, to ja myślałem, że Ace Hardlight będzie ostatnim bossem gry. I jak patrzę, Ghost Station, what the fuck's Ghost Station? I okazuje się, że to jest ekstra poziom, który trzeba przejść. Vindictive move, Gleam and Vox has sent Team Darkstar to the Ghost Station. The course is unbeatable, unbearable, unthinkable, and I'm having an aneurysm just talking about it. Do not worry. Więc po prostu musimy przetrwać Ghost Station i to wszystko, to jest poziom cały. Oczywiście tutaj jest zero opcjonalnych challenge, których tak czy siak nie będę już musiał robić, ponieważ, jak to muszę powiedzieć, potem jest finał gry. I ponieważ mam antimatter rifle, jestem opeckim Lombaxem. Ale cóż, panie i panowie, trochę mnie... Dobra, nie powiem, że trochę mnie dziwi, ponieważ że nawet raczej 3 ma skończył z takim samym losem, ale nikt nie gra już w tą grę online. W sensie takim, że serwery są puste w wersji HD. Nie wiem, jak dalej jest w wersji na PlayStation 2, ponieważ serwery były robione przez Insomniac. Ale są gry jak Battlefront, gdzie możesz dalej sobie grać w gry. Właśnie muszę to sprawdzić, czy mogę grać z online gry na Play 2. Przecież mam network adapter, co jest praktycznie wymagane, jak chcesz sobie grać w gry na twardym dysku. No ale cóż, jak ja mówiłem, tylko raczej 3 nie chcę chodzić w wersji twardodyskowej na PlayStation 2. Ale słyszałem, że wersja europejska chodzi bez problemu. Ale że mi niepotrzebne są wersje PlayStation 2, raczej ponieważ już do tych let's play nie wrócę. Nie będzie powrotów tutaj nigdy więcej. To jest tu i teraz, koniec. I tylko to i Secret Agent Clanky mamy wszystkie Ratchety zrobione ze starych kanałów i teraz będą same nowe części. Mogę też olać Size Matters i Secret Agent Clank. To też mówiłem wcześniej, kurde, amnezja moja, jak mam jakąś malutką amnezję. Pozapominam rzeczy. Ale cóż, to jest fajna muzyczka. Taka chilloutowa, jak chodzi o stację duchów. Ten poziom trochę trwa, ponieważ jeszcze trzeba
parę grind raili zrobić, albo to będzie ostatni rail. Ostatnia śrubka do kręcenia. Albo przedostatnia. Naprawdę się kompozytor postarał w tej części. Cały soundtrack tej gry jest taki mroczny, w przeciwieństwie do innej części, gdzie zawsze jakaś była taka melodyjka. Zobaczmy, czy gdzieś tu jest życie, ponieważ szczerze jeden shot i jestem martwy, i jak jestem martwy, to cały poziom nowa, i jak cały poziom nowa, to ja muszę edytować, a jak muszę edytować, to wtedy, kurde, ja zapominam, że ja to muszę edytować. A! Jakby to tarcza tych botów cię w ogóle nie chroni, jak będziesz w środka, tylko roboty się chronią, tak. Co jest troszeczkę bardzo rasistowskie, ponieważ oni są botami, a ja jestem Lombaxem. Ale cóż, ostatni rail według mnie, chyba. Tak, to ostatni rail. No. Op, ale panika dalej jest, ponieważ jeden shot od snajpera i po mnie. Dobra, challenge complete. Ten poziom jest niebezpieczny w wersji HD. Ja wam powiem czemu. Ponieważ ten poziom się może crashować, jak ten poziom powtarzasz. I to jest problematyczne, kiedy próbujesz zdobyć skill pointy w tym poziomie, ponieważ gra się crashuje bardzo i to bardzo łatwo. Dlatego tutaj będę ograniczał użytek wielkich broni, ponieważ to crashuje gierkę. Jak gierka się skraszuje, to wtedy muszę wyłączać całą gierkę. A jak się nie skraszuje, to oh well. Ale ta muzyka też jest fajna, która leci. Dobra, jedna śrubka zaliczona. Czas, bucy są super przyjazne tutaj. W ogóle, ale będę szczery, ja wolę te buty, które były w raczecie jak Akraki Time. Co praktycznie było z ten. Zastąpiało Klanka. Jak graliście w grę, to chyba znacie powody. Why? Dobra, tam jest śrubka dalej. Będę szczery, to tak nie wygląda jak super uber ostatni poziom gierki, tylko jakiś kolejny challenge w połowie gry. Można powiedzieć, że wielki finał tej gierki nie jest taki finalistyczny, ale szczerze to nie jest wojna pomiędzy organicznymi lub robotami, jak na przykład w poprzedniej części. Albo odkrywanie konspiracji firmy Megacorp, albo ratowanie planety przed zniszczeniem totalnym. Po prostu trzeba się stąd wydostać i tyle. Inaczej wszyscy bohaterowie deadną, którzy są w Dread Zone. Ponieważ nie tylko Ratchet Clank są w Dread Zone, są inni bohaterowie, których trzeba uwolnić też. Op, tam jest ostatnia śrubka, ale tam też jest śrubka, więc tu też się cofniemy. Tak się będziemy musieli cofnąć. Dobra, chcę magmę kanon sobie ulepszyć przed końcem tej gry. Wtedy będę miał moje dwie ukochane bronie w jednym miejscu. Ulepszone. O, ostatnia śrubka do kręcenia w tej grze chyba. Będą jeszcze orby, ale wiem, że to jest ostatnia. Nie! Nie pamiętam. Jedyne co zapamiętacie z tego let's playa to słowo nie pamiętam. Przynajmniej lepiej być przygotowany niż całkowicie ślepy w tym let's playu, że o, zapomniałem, że to trzeba tutaj zrobić, o, fuck, nie wiem jak pokonać Ace'a Hardlighta, znowu muszę grę przejść jeszcze raz i chcę podstawać takie tam. Ale cóż, tutaj się challenge kończy.
to jest przedostatni poziom. W tym poziomie? Nie, nie kupujemy tej broni, ponieważ w tym punkcie jest ona szajska. Tutaj trzeba hovershipa odlokować i potem trzeba zniszczyć generatory i działka w następnej misji. Technicznie nie musimy niszczyć tego. O, mamy Vulcan Cannon i mamy jackpot moda, czyli że dostajemy więcej śrubek za zabijanie. Vulcan Cannon. Tak naprawdę w następnej misji co trzeba zrobić, to po prostu tylko zniszczyć te działka. Nie, szczerze nie. Trzeba zniszczyć takie generatory statku i potem działka, ale jak zrobisz działkę najpierw przed generatorami, to Clank powie, że musimy tą stację zniszczyć, żeby Gleeman Vox nigdy jej nie użył. Again. Dobra, mam już moje bronie ulepszone, więc nie muszę się martwić o raszowanie. Mogę raszować sobie jak mi się podoba.